Siemanko, z tej strony MDziak i dzisiaj zagramy sobie w Subnautikę. Yeah! Nagram sobie kilka odcinków od razu, bo mam ochotę wciągnąć się w tą grę, w tą rozgrywkę, a nie zrobić 20-30 minutowy filmik i zakończyć, że tak powiem, w tym momencie. Więc zaczynamy, gramy. One thing tylko zrobię. Telefon sobie położę tutaj. Tak, żebym mógł sobie godzinę sprawdzać. Jest 17:50. Jakby kogoś to faktycznie interesowało. Opcję sobie ustawiłem na najlepszą grafikę, jaka może być, żeby po prostu fajnie mi się grało. Zaczynamy. Rozpocznij nową grę. Przetrwanie. Jako rozbitek na niebezpiecznej obcej planecie, szukaj zasobów i zaspokajaj swój głód i pragnienie. Swoboda. Jak tryb przetrwanie, ale bez głodu i pragnienia. Ekstremalny. Jak tryb przetrwanie, ale z tylko jednym życiem. Brak ostrzeżenia o niskim poziomie tlenu. Kreatywny. Buduj wszystko bez żadnych ograniczeń. Tlen, głód, ciśnienie, fabuła i śmierć są wyłączone. Kreatywny sobie kiedyś na live ugramy. Ale gramy w przetrwanie. Fajne ekranowodowanie. Aurora. Jak dobrze pamiętam. Jest polska wersja, to też jest fajne, że wyszła polska wersja, więc nie muszę kaleczyć angielskiego, że tak powiem. Dobra, czekamy. Cyklop. Kapsuła ratunkowa. Aurora. O no, Aurora właśnie. Musimy chwilę poczekać. Piszcie, jak wam się gierka podoba. No ja tam słyszałem, że niektóre osoby w ogóle nie znają tej gry, więc... A nuż poznacie ją łącznie ze mną. Ja ją troszkę znam, ale to jeszcze z wersji beta. Z wersji, kiedy nie było polskiej wersji językowej, kiedy było jeszcze wiele problemów, wiele nowych gatunków nie było i tak dalej. Dużo było błędów i niebłędów. A z tego co wiem, przeszła ta gra wiele, że tak powiem, aktualizacji graficznych, więc może być ciekawie. Chyba zaczynamy. Fajnie. Kurde, będę musiał się nauczyć, jak grać w tą grę, bo nie znam w ogóle. Znaczy, pewnie wsadem się chodzi, no. Kurde. Aby kontynuować. Zaczynamy? Zaczynamy. Przedstawię. Nie robię. Aurora. Boom. Aurora w głowa. O, to było w trailerze. Dostaniemy ty. To było w trailerze. To wiem z trailera. Że dostaniemy tym metalem i się obudzimy. O, pali się! Halo? Halo, pali się! Pali się! Gaśnica, gaśnica, bierz gaśnicę. Gaś! Uff. Uruchamianie w trybie awaryjnym. Czytywanie. Jakie fajne. Znano niewielkiego urazu głowy w tych okolicznościach można uznać to za optymalny wynik. PDA zostało teraz ponownie uruchomione w trybie awaryjnym. Ma jeden cel. Utrzymać się przy życiu w obcym świecie. Wow. Proszę odnieść się do bazy danych po szczegółowe porady dotyczące przeżycia. Powodzenia. Naciśnij tab, aby otworzyć lub zamknąć PDA. Okej. Uszkodzone radio. Oh, god damn it. Wszystko się dymi. O, fabrykator. Wyjdźmy może na powierzchnię.
Aurora została uszkodzeń kadłuba na orbicie. Powód nieznany, brak oznak życia ludzkiego. Oh fuck. Co to jest? Nikt nie przeżył? Tylko my przeżyliśmy? Patrzcie to. Tą magię pod wodą. Wow. Kowiec olbrzymi to się nazywa. No chodź tu. Jak cię złapać? Co złapać? Tak się łapie. Obce formy życia mogą mieć nieoczekiwane właściwości zastosowania. Wykorzystanie obcych zasobów jest sprawdzoną strategią przetrwania. Tak, z tego co pamiętam, z tego można sobie wodę zrobić. Z tej rybki. Można wodę zrobić. No chodź tu. Łypacz. Sługę silnicą podpływa. Rozbij to. O fuck! Co to jest? Auć! Co to było? What the fuck, creeper w Subnautice? Auć! O! Miedź jest podstawowym składnikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną. Twoje szanse na przetrwanie wzrosły z nikłych do prawdopodobnych. A to miło! Miło, przynajmniej nie są nikłe. Znikłych do prawdopodobnych. Okej. Grzyb kwasowy. No fucking god bitch shit! Ja tu zginę dzisiaj. A te efekty dźwiękowe. Podoba mi się to. Ty tam. Musimy sobie zrobić ten, jak to się nazywa, skaner. Dzięki skanerowi będziemy mogli sobie zeskanować różne rzeczy i wiedzieć, co zbieramy. Wykrywam złoże siarki w pobliskich systemach jaskiń. Siarka jest podstawowym składnikiem narzędzia naprawczego. O fuck, musimy wypłynąć na powierzchnię. Płyń na powierzchnię, nie utop się. Fiu. I płyniemy tam, bo tam jest ciekawie. Kwarc chyba, z tego co widziałem. Fajna jest ta gra. Tak, to jest kwarc. Skąd fuck say bitch? What the fuck? Są taki napalony na mnie. Kurde, no creepery w Subnautice, fuck sake. Nie. Dobra, nie utopiłem się. Popłyniemy, zobaczmy, z czego muszę zrobić sobie ten. Ej, złapmy sobie jeszcze jakąś rybkę. Rybka. O, dobra. Łypacz. Smażony łypacz. Fabrykator przygotowuje niewielkie organizmy do spożycia przez ludzi, smażąc je i usuwając ich strukturę kostną, płyny ustrojowe i organy wewnętrzne. Ciekawie. Mniam. O, widzicie? Pęcherzówka. Z tego mogę zdobyć wodę. Co to jest? Narzędzia. Przyrząd wynurzeniowy. O, to może nam się przydać, ale ja potrzebuję skaner. Bateria? Zasoby, elektronika.
kwas, ten grzyb kwasowy. Ej, to ja wiem, gdzie to jest. O, pierwsze otwarcie tego. Jakie fajne. Co to było? Słyszeliście to? Jaki creepy. To w sumie zbierzmy sobie troszkę tego na zapas, bo to może nam się przydać. Skaner to jest podstawa tutaj. Skanując, możemy odkrywać nowe technologie. Zasoby, elektronika, bateria. Zróbmy sobie skaner, bo skaner będzie nam potrzebny. Stworzono nowe schody. Jaka nutka fajna była. Teraz tak. Narzędzia, skaner. To jest nam mega potrzebne w tej grze. Skaner może być użyty do tworzenia schematów z odnalezionych fragmentów technologicznych oraz do zapisu opcji danych biologicznych. Właśnie. O tym mówię. Okej. Okay. Co jeszcze mogę w elektronice? Mogę jeszcze jedną baterię zrobić. Co to jest? Szkło. Ale osobisty sprzęt. Zróbmy sobie butlę większą. To akurat wiem, że tutaj jest większa butla. I można sobie zrobić jeszcze większą butlę. Ale widzę, że jeszcze nie mam jej odblokowanej. Ale później będzie jeszcze większa butla. Gaśnica, rura, apteczka, płetwy. Też płetwy powinno się przydać. Guma silikonowa. Szczerze nie wiem, z czego to się robi. Jak ktoś się zna na tej grze, to może mi też pisać. Czas przeskanować troszkę rzeczy. Bo skanować w tej grze możemy wszystko. Dosłownie wszystko. I właśnie dobrze, że skanujemy wszystko. Węchlarzówka, lokalne formy życia. Koralorurkowiec. Czekaj, bo ja tego nie mogę rozczytać. Czekajcie, bo ja się zgubiłem. Halo, moment. Uno momento. Koralowce. Koralorurkowiec olbrzymi. What the fuck? Kto wymyślał te nazwy? Zjedz coś. Podpowiedź. Mech. Co to było? Dobra, nie wiem. Jak się je? Zjedz. Miam i wypij. Okej. Okay. Tyle w temacie. I teraz skanujemy. Skanujemy wszystko, na co się natkniemy, bo ta gra też jest od tego, żeby właśnie poznawać ten świat. Łypacz. Lokalne formy życia. Dzięki temu też nowe schematy odblokowujemy. Bo jak nie znam jakiejś rośliny i ją zeskanuję, to później poznaję już tak. Pokrzywka żyłkowana. To jest ciekawe. Siup. Fajne. Co? Płytka muszli koralowca. Jajo stworzenia. Mogę to zeskanować? Nie, nie mogę to zeskanować. O. Co to jest? Bumerang? Wow. Fajna. Niebieska palma. Musimy skanować wszystko, więc tak jakby... Wioziele. Jakie to są łamańce językowe! O, tu jest coś. Koral stołowy. Ciekawe. O, tego jeszcze nie mam. Dziurawiec? What? Ej, ja to mogę złapać? Ja to mogę złapać. Ej. Ładna jesteś. Ładna jesteś. Chyba się uduszę zaraz. Jestem tuż pod powierzchnią i kurde się utopię teraz. To nie jest łapie. To mogę zeskanować? Nie, nie mogę. W tej grze trzeba wszystko skanować, dosłownie wszystko. To się przydaje później, serio wam mówię. Jakbym w tej grze nic nie skanował, to bym... To też się da zeskanować. To jest totalnie ciężko.
Okej. Oh hell no. Roślina siarkowa, siarkowa. O, siarka. Kurde, jeden nie udało nam się. Ale prawie. Co to jest? Skoczek. Jakoś niekoniecznie skacze. Kurde, zaraz się utopimy. Płyń na powierzchni. Jeszcze raz tam zanurkujemy. W ogóle ja niepotrzebnie po nocy pływam. Bo w nocy jest więcej takich niebezpiecznych tutaj stworów. Co mi oczywiście nie pomaga przeżyć, że tak powiem. Ej, to jest moja misja na dziś. Uskanować tego gnoja. Ej. O nie! No nie, jeszcze jaka nutka. Ale zeskanowałem go, tak? Powiedzcie mi, że mi to zaliczyło, że go zeskanowałem. Jest, udało mi się, zgniotka. Ha! Warto było umrzeć. Ha, ha, ha. Kurde, nie róbcie tego w domu. Wow. Za dupie to pamięta. Czy tam coś widzę? Dziwnie się te chmury tam układają. Dobra, siup! Skanujemy dalej. O, ciebie chcę, ciebie chcę. Chodź, chodź, chodź. Chodź, nie, nie uciekaj, nie uciekaj. Proszę, dobrze. Lokalnie. Króli manta. Jak tam ładnie. Ej, co to tutaj pływa? Co to jest? To są chyba te bumerangi. Tak, to są te bumerangi. Takie mini bumerangi. Zobaczcie, jakie słodziaki. Wow. Jakie? Mogę coś tutaj zeskanować. Coś mi się tu pojawiło. Do zeskanowania. To by mi ryba przypłynęła. Tą siarkę warto też zbierać. Dobra. Czysto tu jest. Tlen! Fuck! 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 Ale jedna śmierć na dzisiaj mi styknie, wiecie? Dobra, chodźmy zobaczyć, co możemy zrobić z tego, co zeskanowaliśmy. Czy nam się jakieś nowe schematy może odblokowały? Co to jest? Jakiś fragment aurory. Złom. Mogę to podnieść? Ło. Fajna. Jak to ładnie jest. Wow. Podoba mi się. Możecie pisać, czy wam się też ta gra tak podoba jak mi. Bo już gramy w to 20 minut, dlatego chciałem zrobić po prostu więcej naraz. Ogniwo energetyczne, to mi jest niepotrzebne. Sprzęt. O, patrzcie. Srebro będzie ciężko chyba zdobyć. Tytan, szkło. Jeszcze ciekawego? Nie, to nowa ryba, że mogę ją. Tytan. O, ze złomu mogę tytan wziąć. O, to jest ciekawe, szczerze. Dobra, i, ale co mi jest potrzebne na tą większą butlę? Szkło. A szkło tutaj miałem. Kwarc razy dwa. To dobrze, że ten kwarc zbiera. Wykrywam zwiększenie lokalnych poziomów promieniowania. Tendencja ta pokrywa się z uszkodzeniami rdzenia napędowego aurory, spowodowanymi w czasie kolizji. A to źle? Znaczy, dobra. Głupie pytanie trochę, ale... Standardowa butla, to sobie to zdejmiemy, ale ta ruda srebra. Wodoszczelna Siglite. Składniki nieznane. Właśnie te składniki możemy poznać dzięki skanowaniu tych części w tym. Jakie znajdziemy gdzieś po drodze.
One najczęściej są przy Aurorze. Musimy naprawić ten. Musimy naprawić naszą. To. Bo tak jakby tutaj jest radio, z którego pewnie dostaniemy jakąś informację czy coś. Więc musimy to naprawić. Narzędzia. Flara. Niepotrzebna mi jest flara. Nóż, latarka. Narzędzie naprawcze. Guma silikonowa. Z czego się robi gumę silikonową? Zlepek nasion wodorostów. Syntetyczna guma na bazie silikonu. Ej, ja chyba wiem, gdzie to jest. Znaczy, oglądałem troszkę Uroxa i chyba wiem, co to jest za roślina, tylko nie wiem do końca, gdzie jej szukać, w którym kierunku płynąć po nią. To są takie ogromne wodorosty, takie dupne naprawdę wodorosty. To tak rośnie, takie żółte wypustki. O, to jest to, to jest to, to jest to, właśnie to jest to. O tym. Ej, tu są szczątki Aurory. Tu możemy coś znaleźć do zeskanowania. Dobra, tam pójdziemy zaraz, ale. O, widzicie? Fragment skutera Seaglade. 1 na 2. Będzie drugi? Proszę, niech będzie drugi. Tym Seaglade'em będziemy mogli tak zapylać. Jest drugi! Yeah! Seaglade. To można więcej rzeczy znaleźć. Teraz z tego tytan dostałem, tak, dobrze pamiętam. Blood. Brydę. Dawaj. Dobra. Płyń, płyń. Płyń. Nie top się. Wierzyłem w ciebie. Dobra. Co to jest? Dwie kulki. Mogę to zeskanować? Nie mogę. Pułapki grawitacyjnej? Co to było? What the fuck? What the fuck, bitch? To mnie chce zeżleć, to mnie gryzie. Fuck. Stalker. Fuck you. Zostaw mnie. Ja mu teren zabieram. Dlatego on się tak psioczy do mnie. A zostaw mnie. Zostaw mnie. Get the fuck out. Koralowiec mózgowy. Ej, tu wypuszczę bąbelki powietrza. Mogę się tego... złapać ten bąbelek? Ej, mogę, ja się tak mogę tlenu nałapać, ło. Fragment radiolatarni. No tu. Co? To one tak mogą? To jest mój złom. To jest coś? Nie. Dobra, proszę, nie bij. Nie bij. To chcę. Właśnie to mi jest potrzebne. To mi jest potrzebne. Nie bij. Zeskanujmy to od razu. Pnącze wodorostów. O! Zlepek wodorostów. Właśnie. Tak to się zbiera. Życie na tej planecie wyewoluowało w niezwykle różnorodne i odmienne od siebie ekologiczne biomy. Zalecam dalsze badania. Czyli to jest mnóstwo tych biomów. Wow. I want this shit. Dobra, zrobimy sobie szybko jeszcze butle. I ewentualnie Seaglade, jak możemy. To będzie na tyle na pierwszy odcinek. Ja się z wami pożegnam tak dalej i od razu zacznę nagrywać drugi, bo ta gra jest super, ja chcę w nią grać. I want this. Dobra, narzędzie naprawcze chcieliśmy zrobić. Narzędzia. Ta guma silikonowa, guma silikonowa. Kurde, to nam styknie tylko na ten. Na narzędzie naprawcze, ale dobra, naprawmy sobie ten. Grunt to naprawmy sobie bazę. Serio. I teraz tak, pyk, sprzęt. Tak.
A nie, to dało nam dwie gumy silikonowe. To czekaj, czekaj, czekajcie. A nie, bo to... A, i tak... O, ale możemy zrobić sobie nożyk. A nożykiem też możemy niektóre rzeczy. Możliwość produkcji broni w fabrykatorach kapsuł ratunkowych została zablokowana po masakrze na Obraxis Prime. Jedynym wyjątkiem jest nóż survivalowy. Ha. Ciekawe. Konstruktor Bass. To też sobie kiedyś zrobiłem, ale to innym razem. Naprawmy tu wszystko. Radioaktywne. Nadawanie awaryjnego sygnału ratunkowego. System drugorzędny kapsuły ratunkowej aktywnie. Przeprowadzam pełną diagnostykę środowiskową i wysyłam rezultaty do bazy danych. Okej, działa wszystko. Co to jest? O, apteczka. Trochę nie wezmę. Użyję. Przyda mi się. Okej. Jakaś wiadomość? Tu Aurora. Odebrano sygnał SOS. Oddział ratunkowy zostanie wysłany do waszej lokalizacji za 9999 godzin. A, to troszkę sobie poczekamy. Kontynuuj nasłuchiwanie transmisji awaryjnych z innych kapsuł ratunkowych. Okej. Okej. A naprawiliśmy sobie tą. Co to? O! Ręczna skrzynka. Pochowajmy sobie tutaj te rzeczy. Okej. Nie, tak, tak. Systemy drugorzędne aktywne. Wchodząca łączność radiowa. Wychodząca, nieaktywna. Przychodząca łączność radiowa aktywna. Pływaki rozłożone. Szczelność kadłuba, okej. Środowisko. Nieznana planeta oceaniczna 4000. Nie. 4546b. Atmosfera tlenowo-azotowa. Poziom bakterii w wodzie wysoki. Fotowoltaiczne ogniwo energetyczne. Nie mogę tego wziąć. A to co? Ło, to światło. No nic, dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek czy się spodobał. Ja od razu zabieram się za nagrywanie kolejnego. Dzisiaj pewnie go dostaniecie, ten pierwszy przynajmniej. I piszcie, czy nie chcecie dostać jakiejś, że tak powiem, serii z tego, w pewnym sensie... kurde, jak to się nazywało? To się tak fajnie nazywało. Mech. Że będzie kilka odcinków po prostu i będą wystawiane na przykład co drugi dzień. Bo ja jestem do tego zdolny, ja jestem podjarany tą grą i ja chcę w nią grać ciągle. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!